Witam wszystkich, mam na imię Olek. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć, co jest nowego w .NET 6 od strony kodu, czyli jakie nowe są feature'y w C-Sharpie 10, jakie są nowe helpery i metody albo typy w .NET. Słowem wstępu krótko o sobie, no to jestem .NET developerem, zawodowo piszę w .NET od 2011 roku, ale styczność z .NET-em miałem wcześniej jeszcze, jak się i na studiach, i przed studiami. W tamtym roku zacząłem aktywnie na Twitterze się udzielać na temat .NET-a, więc no, pisałem właśnie, zacząłem tam od C-Sharpa 9, od .NET'a 5, pisałem o feature'ach, robiłem różne przykłady. Później właśnie powstał blog, gdzie właśnie, bo tam ludzie mi pisali, że jak robiłem wątki w Twitterze, no to że po prostu lepiej to przeczytać w postaci blogu, no więc też założyłem blog na taki sam temat. No i przez tą moją aktywność to w tym roku, w marcu, dostałem wyróżnienie Microsoft MVP. Prezentację podzieliłem na 3 części, więc na początku chciałbym pokazać, co nowego w C-Sharpie 10, później właśnie co ogólnie w .NET, jakie są nowe API, no i na sam koniec też, co nowego się pojawiło w linku i może takie rozgrzewające się pytanie, czy tu już wszyscy zmigrowali swoje wszystkie projekty w pracy czy prywatne do .NET 6. Ręka do góry, kto już używa .NET 6. No trochę jest osób, ale myślałem, że więcej będzie, bo to już za chwilę .NET 7 wchodzi, nie? Więc no dobra, to mam nadzieję, że osoby, które już używają .NET 6, to i tak czegoś nowego się dowiedzą, a kto nie używał jeszcze, no to może moja prezentacja też zachęci właśnie pogadać właśnie z menadżerem czy team leaderem, że czas już zmigrować do .NET 6. Okej, no to lecimy, zacznę od feature'ów w C-Sharpie 10. Pierwszym feature'em są to global usingi, czyli do dyrektywy using doszedł modyfikator global. Teraz jak chcemy zaimportować jakiś using globalnie, to możemy to zrobić. Co oznacza globalnie? Importujemy go raz i on będzie dostępny, zaimportowany w kontekście całego projektu, tak? Czyli możemy raz napisać global using system, no i już w innych plikach w naszej solucji już nie potrzebujemy pisać tego usinga. Też global using, modyfikator global można używać z modyfikatorem static, czyli też możemy napisać global static using system.console. No i globalnie na cały projekt będą zaimportowane statyczne metody, tak, klasy console, więc będziemy mogli pisać wszędzie w projekcie tylko write line bez console. Nie wiem, czy to jest dobry przykład, ale teraz w C-Sharpie 10 coś takiego można zrobić. Jeżeli definiujemy globalne usingi z nieglobalnymi, no to globalne muszą być pierwsze, tak? Czyli na górze musimy globalne zadeklarować, później już nieglobalne, więc ogólnie teraz to się sprowadza do tego, że najczęściej używane namespacy możemy po prostu jakby stworzyć plik, na przykład nazwać go global usings, zaimportować wszystkie najczęściej używane namespacy i więcej tych usingów nie pisać. Tutaj taki prosty, no, banalny przykład, tak, żeby po prostu tylko pokazać, że wykorzystanie wszystkich tych czterech namespace'ów i jak zaimportować ich globalnie. Zasięg. W projekcie, w .NET 6 teraz jak tworzycie nowy projekt, to domyślnie w ustawieniach on ma włączoną flagę Implicit Usings. Właśnie ta flaga jest związana z tym feature'em, co pokazałem wcześniej. Chodzi o to, że .NET dla nas wygeneruje taki pliczek i po prostu globalnie zaimportuje tam z 7 chyba takich najbardziej używanych namespace'ów. Tak właśnie wygląda ten plik i jak widzicie, namespace'y najczęściej używane już globalnie są zaimportowane i znajduje się taki pliczek w folderze object naszej solucji, debug czy release folder w zależności od trybu kompilacji, wersja .NET-a i taki plik będzie zawierał właśnie na początku nazwę naszego projekta, .global usings. Idziemy dalej. Kolejnym feature'em
Są to właśnie deklaracja definiowania przestrzeni nazw o zakresie pliku. Tak, jak wszyscy wiecie, jak tworzymy nowy namespace, no to używamy tego słowa namespace, dajemy nazwę i otwieramy klamry. Tak, i wszystko, co w tych klamrach jest, no to należy do tego namespace'a. W C# 10 możemy po prostu definicję, deklarację zakończyć średnikiem i już tych klamr nie potrzebujemy pisać, więc po prostu cały kod, który zawsze był tak o jedną tabulację przez te namespace'y przesunięty w prawo, no to teraz powiem tak, że jak zacząłem używać tego feature'a, to tak trochę dziwnie to wyglądało, kiedy cały ten kod był tak przesunięty, tak jakoś za blisko do lewej strony, ale szybko się przyzwyczaiłem i powiem szczerze, że mi ten zapis bardziej się podoba. Jest ograniczenie, jeżeli definiujemy w ten sposób namespace, to w tym samym pliku nie możemy zdefiniować kolejny i to moim zdaniem chyba jest dobre, bo jak zaczynamy w jednym pliku kilka namespace'ów definiować, to chyba coś jest nie tak ze strukturą naszego projektu. Idziemy dalej, a tak zapomniałem powiedzieć, że no, jak ktoś ma jakieś pytania, to można przerywać i pytać. Jak będę wiedział odpowiedź, to odpowiem, a jak nie, to przepraszam. Kolejnym feature'em to są stałe interpolacje ciągów, więc teraz interpolację w C# 10 można zdefiniować jako stałą. Ograniczeniem jest to, że symbole zastępcze muszą być też stringiem jako stała zdefiniowana. Nie możemy na przykład użyć dla symboli zastępczych na przykład stałych typów numerycznych, no bo podczas tak, kiedy kompilator będzie podmieniał w symbol numeryczny, no to nie wiadomo jaką kulturę tak ustawić, jaką chcemy używać, więc takie jest ograniczenie. Taki mały feature, no ale ogólnie mi się wydaje, że jest przydatny, jak mamy w kodzie większe teksty, nie wiem, może jakieś template'y, maili, tak, większe teksty, możemy mieć tam wspólne części, te wspólne części też możemy wynieść do stałych, chodzi o ciągi znaków, też używać ich w innych miejscach, tak, no i po prostu za pomocą interpolacji to też bardziej czytelne takie template'y mogą być. Idziemy dalej. Tutaj, żeby pokazać właśnie, co się zmieniło w C# 10, no to po prostu napisałem dokładnie taki sam przykład i tylko w wersji C# 9 i w C# 10 prosty jest przykład. Jeżeli chodzi o feature, no to tutaj tu jest, poprawili rozszerzone wzorcy, pattern matching, wzorcy właściwości. Więc no, tu prosty przykład, tak, mamy klasę person, która ma tam właściwość name, a później mamy właściwość typu location, która w środku ma country, więc jeżeli chcemy napisać wzorzec, który nam zweryfikuje, czy dana osoba tak ma na imię Olek i kraj lokalizacji jest Polska, no to w C# 9 takie w tym wzorcu zagnieżdżone, weryfikacja zagnieżdżonych właściwości, no to wyglądała tak JSON-o podobnie. W C# 10 poprawili, taka mała poprawka, teraz to możemy napisać przez kropkę. Jak ktoś za bardzo jeszcze pattern matchingu w C# nie używał, to tylko dodam, że jeżeli location jest nulem, no to null reference nie poleci, tak? Po prostu jakby ewaluacja tego wzorcu zwróci nam false i my nie wejdziemy do tego ifa. Idziemy dalej. Tu też mała poprawka w C# 10 dotyczy właśnie dekonstrukcji. Tutaj definiuję tuple, tak, RGB i tu od razu, jak widzicie, wcześniej zdefiniowałem jedną zmienną, którą później używam w dekonstrukcji, no i w tej samej dekonstrukcji definiuję dwie inne zmienne. Taki zapis w poprzednich wersjach języka nie był możliwy. Wcześniej trzeba było albo wszystkie trzy zmienne zadeklarować wcześniej i dopiero wtedy użyć w dekonstrukcji, no albo wszystkie zmienne już trzeba było deklarować no, w samej dekonstrukcji i wtedy wartości do zmiennych były przypisywane, więc taka powiedzmy mała poprawka, która pozwala na bardziej elastyczne użycie dekonstrukcji. Idziemy dalej. Rekordy struktury.
Więc jak wiecie, w C-Sharpie 9 zostały dodane rekordy. Jest to nowy typ w dotnecie. W C-Sharpie 10 dodali rekordy jako typy wartościowe, tak? Czyli rekord możemy zdefiniować jako rekord struct, właśnie tak się definiuje. No i przez to, że jawnie teraz rekord struct musimy podać, jeżeli chcemy zdefiniować rekord jako typ wartościowy, no to też możemy, żeby rozróżnić z tamtymi rekordami C-Sharpa 9, to rekord class teraz piszemy. Stary zapis, gdzie tylko używamy słowa rekord i nadajemy nazwę został dla kompatybilności wstecz, ale on oznacza, że to będzie ten rekord class, czyli rekord definiujemy jako typ referencyjny. Tutaj nie wiem, czy ktoś już używa rekordy, czy nie, to tak tylko dla przypomnienia. Zrobiłem przykład i opisałem główne cechy, które właśnie odróżniają rekordy od zwykłych klas. I te cechy są takie same, jak i rekordy typu klas, tylko no się różni, że to są typy referencyjne, a tutaj rekordy jako typy wartościowe. To po prostu przejdę po tych głównych cechach, no to pierwsza cecha to wbudowane formatowanie, tak, czyli jak tutaj mam rekord mi, z moim imieniem i nazwiskiem i po prostu przekażę go do Rightline'a, no to jak widzicie na outputcie tak ładnie po prostu od razu wylistuje nam właśnie nazwę typ tego, nazwę typu tego rekordu i właściwości wraz z wartościami, tak jak gdybyśmy przekazali zwykłą klasę, no to nam by wyświetliło tylko nazwę typu i tyle. Żeby osiągnąć coś takiego, no to trzeba było nadpisać, tak, zrobić override to stringa i samemu zdefiniować taki message. Dla rekordów kompilator za nas to robi, właśnie syntezuje takiego toStringa, tak, nadpisuje go. Drugą cechą to jest to, że z rekordami możemy używać słowo wyrażenie with, czyli jeżeli chcemy stworzyć rekord na podstawie istniejącego rekordu i tylko podmienić jakieś wartości, no to to się robi za pomocą wyrażenia with. Więc w tym przypadku po prostu z tego rekordu mi jest stworzony nowy other person i jest podmieniane imię, tak, z Olek na John. I trzecią cechą rekordów to jest value equality, czyli rekordy porównujemy po wartościach, tak, a nie po referencji. Więc jak tutaj, jak widzicie, tworzę zupełnie nowy rekord, ale z takimi samymi wartościami jak rekord mi i porównuję ich, no to output będzie true. To samo dotyczy rekordów, tak, też typu class. I no, czwartą taką cechą, ona tak trochę osobno tu na dole jest przedstawiona, to że jeżeli potrzebujemy rekordów używać tak naprawdę tylko do jakichś takich DTO, tak, że mamy tylko właściwości i tyle, to my możemy w bardzo szybki sposób zdefiniować właśnie taki rekord. Jest to rekord pozycyjny, po prostu niby tak jak do konstruktora przekazujemy właściwości, które chcemy, żeby były w tym rekordzie. No i tak naprawdę ten zapis, no to będzie to jest to samo jak tutaj, tak? Te właściwości będą miały zamiast, no setter będzie miał modyfikator init, czyli jak zdefiniujemy, przypiszemy wartość już do właściwości, no to nie będziemy mogli już jej zmienić. Idziemy dalej. No tutaj według mnie to nie jest feature, tylko bug fix, ale Microsoft Release Notes podaje to jako feature. O co chodzi? No jakby w C-Sharpie 9, jak były rekordy, no to i chcieliśmy zrobić, robiliśmy override to stringa i chcieliśmy dać słowo kluczowe seal, to nie mogliśmy tego zrobić. Więc w C-Sharpie 10 możemy, czyli to, co można było prawie od zawsze zrobić w klasach, no to w rekordach dopiero w C-Sharpie 10 można to zrobić. No mówię, moim zdaniem, tak jak mówiłem, moim zdaniem to po prostu Microsoft tak chciał szybko w C-Sharpie 9 wydać właśnie rekordy, że po prostu no nie zaimplementował wszystko, co trzeba. No w C-Sharpie 10 to poprawili i sprzedają to jako feature.
Kolejnym featurem to jest możliwość dodania atrybutów do lambd. Też zespół dotnetowy dąży do tego, żeby uspólnić cechy metod, funkcji lokalnych oraz lambd, tak żeby miały wspólne cechy. No i jak wiecie, w C-Sharpie 9 została dodana możliwość dodania atrybutów do funkcji lokalnych, no i w C-Sharpie 10 przyszła kolej na atrybuty. Więc tutaj taki proste przykłady, które w sumie nic nie robią, ale żeby pokazać różne możliwości, jak możemy dodać, do których części lambdy możemy dodawać atrybuty. W tym przypadku dodajemy atrybut do samej lambdy, w tym przypadku do zwracanej wartości lambdy i tutaj do parametru lambdy. Tutaj mnie wcześniej zwracali uwagę, że tak jak tutaj definiuję swój atrybut i daję mu nazwę myAtrybut, to tutaj używając to nie podaję my, tak, tylko ten myAtrybut, no to spowodowane tym, że kiedy tym się bawiłem i ten przykład został zrobiony jeszcze jak .NET 6 był w wersji preview i Visual Studio 2022 też w preview, to zostało poprawione, więc teraz normalnie można tak jak przyzwyczailiśmy się po prostu. Dodajemy tylko my i tyle. Tu jest tylko jedna ważna różnica, bo lambda wykonuje bazowy typ delegata, tak, my wiemy, że tam jest metodka invoke, więc ta podczas wywołania tej metodki atrybuty są ignorowane. Więc na przykład jakbyśmy chcieli użyć atrybut conditional do lambdy, to i tam dać jakiś warunek, że w zależności od tego warunku, czy się właśnie ta lambda uruchomi, czy nie, to ten atrybut dodać można, ale on nie będzie działał, więc jakby zignoruje właśnie, on zostanie zignorowany, więc po co no, atrybuty, no to dodawać do lamp, no to może to być przydatne tak do analizatorów kodu, albo jak chcemy jakąś dodatkowe metadane, tak dodać do naszych lamp, bo też możemy dostać się tak jak i dostać się przez refleksję, tak samo jak i no, z metodami czy z funkcjami lokalnymi. Kolejnym featurem też dotyczy lambd. W C-Sharpie 10 możemy jawnie podać typ zwracany lambdy. Więc no tutaj też przykłady, które nie robią, ale jak mamy jakąś większą lambdę, tak, no to może się przydać i kod będzie bardziej czytelny. Kiedy mamy jakąś większą lambdę, no to żeby nie zaglądać do środka, możemy od razu wiedzieć, jaki typ ona zwraca. Tak? Więc no, jak widzicie tutaj, no jawnie jest podane, że lambda powinna zwracać typ string, int, albo może być statyczna i nic nie zwracać i też działa to z generikami. Kolejny feature, akurat tego feature'u w release notes C-Sharpa 10 od Microsoftu nie było. Chodzi o to, że z wyrażeniem with, tak jak pokazywałem wcześniej z rekordami, też można używać typy anonimowe. I tutaj ja o tym feature'ze dowiedziałem się w ten sposób, że po prostu kolega z Microsoftu przyszedł do jednego z mojego tweetów i właśnie o tym napisał. Czy wiedziałem ja o tym? Ja mówię, że nie, sprawdziłem i rzeczywiście. W C-Sharpie 10, więc tak jak tutaj widzicie, jest tworzony obiekt anonimowy, tak? Ziemniak, kategoria warzywa i jakbym chciał tego ziemniaka przekształcić w cebulę, no to po prostu mogę to za pomocą wyrażenia with to zrobić, tak. Ktoś mi kiedyś mówił, że cebula nie jest warzywem, ale nie wiem, nie znam się, więc taki przykład. Okej, lecimy dalej. W C-Sharpie 10 też kompilatorze do wersji C-Sharpa 10 został zaimplementowany atrybut color argument expression. Co on robi? On przechwytuje wyrażenie przekazywane do parametru, no i jakby no w tym przypadku zapisuje do zmiennej message. Więc jak tu widzicie, jest metoda, jest jeden parametr typu object. No i w ten sposób wskazujemy, że właśnie z tego parametru podajemy nazwę tego parametru, z którego chcemy przechwytywać wyrażenia, no i to wyrażenie będzie lądować do tej zmiennej. Więc
wywołując na różne dziwne sposoby. Jak widzicie, po prostu jakby to wyrażenie, które przekażemy, to jest po prostu wyświetlane, tak jest w tej zmiennej message. Więc to jest fajne do właśnie celów diagnostycznych, tak na pewno się przyda autorom bibliotek, którzy piszą swój kod i nie mają pojęcia, kto jak i w jaki sposób będzie wołał ich API, więc na pewno to może być przydatne. Później też pokażę nowy helper w dotnecie, który też pod spodem używa tego atrybutu. W sumie Microsoft w wielu miejscach używa właśnie tego atrybutu teraz. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o feature'y w C-Sharpie 10, więc teraz chciałbym po prostu pokazać, co nowego ogólnie w dotnecie. 6 też się pojawiło, więc zacznę od nowych typów, date only i time only. Jak wiecie, standardowy typ date time, tak, on operuje, zawiera informacje o dacie i czasie, ale są przypadki, nie wiem, jak chcemy tylko jakiś tam kalendarz zaimplementować, to tak naprawdę czasu nie potrzebujemy, a operujemy tylko na datach, albo nie wiem, jakiś budzik chcemy zaimplementować, który tam będzie się powtarzał codziennie, co 2-3 dni, to też faktycznie daty nie potrzebujemy, odwrotnie, potrzebujemy tylko czas, więc teraz do takich scenariuszy mamy bardziej lekkie obiekty, które właśnie tak jak nazwa wskazuje, tak, operuje tylko na dacie albo na czasie. Była dość aktywna dyskusja w społeczności dotnetowej, dlaczego właśnie są takie nazwy powstały, dlaczego nie nazwali po prostu date i time, skąd się wzięło to only. No to odpowiedzią jest to, że w Visual Basicu są już aliasy date i time i byłyby konflikty. Więc przez Visual Basica, no niestety, mamy to, co mamy. Ogólnie dyskusja była tak aktywna, że w ogóle Microsoft musiał napisać cały blog z wyjaśnieniem na ten temat. W sensie można znaleźć, jest na ich blogu, tak, dlaczego wybrali taką nazwę, jak doszli do tego only, bo też było wiele innych opcji do wyboru, no ale jak kogoś to interesuje, to można to poszukać, albo też możecie do mnie napisać tam, czy podejść, to podeślę linka do tego artykułu. Idziemy dalej. Parallel for each async. Nie było implementacji w dotnecie wcześniej, więc jak potrzebowaliśmy przeiterować kolekcję równolegle w kilka wątków, no to trzeba było samemu zaimplementować, no albo jakiegoś nugeta dodać do projektu, tak, czy skopiować ze Stack Overflow. Teraz tego robić już nie trzeba, jest wbudowany na to helper, czyli tu jest prosty przykład, który ma kolekcję GitHub handlerów, tak, użytkowników, no i jest po prostu tworzony HTTP client i tutaj leci iteracja po tej kolekcji i przed uruchomieniem ustawiam, że stopień zrównoleglenia będzie 3, więc w 3 wątki będzie iterować i no to jak widzicie, tak tutaj kolejność wyświetlenia się nie zgadza z kolejnością elementów kolekcji, więc możecie mi uwierzyć, że to się robi równolegle, a nie po kolei. Idziemy dalej i tu jest nowy helper, który dla nas sprawdzi, czy parametr jest nulem. Jeżeli jest, no to rzuci argument null exception za nas. Właśnie o tym helperku mówiłem, który pod spodem używa ten color argument expression attribute. No, jak widzicie, jak mamy więcej parametrów w metodzie, tak, no to czasami można otworzyć metodę i scrollować tylko przez ify i sprawdzanie na nuli, dopóki dojdziemy do logiki samej metody, no to teraz po prostu jest mniej do pisania i możemy wykorzystywać taki helper. Kolejka priorytetowa, nowa struktura danych, to znaczy sama struktura danych nie jest nowa, tak, ale nie było jej implementacji właśnie w standardowej bibliotece w dotnecie. Teraz jest, możemy, jak potrzebujemy, używać.
więc dodając elementy, to też podajemy priorytet elementu w kolejce. Mniejsza liczba oznacza wyższy priorytet, czyli na przykładzie, jak możecie zobaczyć, że element, który został dodany jako ostatni do kolejki, to zostanie wyciągnięty jako pierwszy. Co ciekawego, jak mamy takie elementy z takim samym priorytetem, to ja bym się spodziewał, że ten third one zostanie wyciągnięty pierwszy, no bo pierwszy został dodany, ale jednak nie. Takie same elementy, właśnie kolejka z takim samym priorytetem właśnie zwraca, nie wiem czy randomowo, ale nie w takiej kolejności, w jakiej ja bym się spodziewał. Kolejnym nowym API jest w .NET 6, to jest całkiem asynchroniczne API do zapisywania i odczytania plików. Główną cechą to jest, że asynchroniczny całkiem i mega wydajny, tak? No ale teraz wszystko, co nowego Microsoft dodaje do .NET-a, no to wszystko jest mega wydajne i powinno być asynchroniczne. Więc jest to klasa Random Access, trochę dla mnie dziwna nazwa, ale okej. Okay. Jak korzystać z tego? No to musimy stworzyć handle do plika, tak? Przekazujemy tablicę bajtów z contentem i na końcu 0 to jest offset, no to w tym przypadku tak piszemy do od początku pliku. Odczyt jest podobny, tak, tylko w drugą stronę i też jest metodka, która zwraca nam rozmiar pliku, która jest synchroniczna. Idziemy dalej. Nowy timer w dotnecie. Jak czytałem o tym feature'ze, to autor tego blogu właśnie napisał, że to chyba już piąty timer w dotnecie, ale ten jest jedyny słuszny, bo asynchroniczny. Tak, więc nazywa się periodic timer, więc do konstruktora przekazujemy interwał, tak, po którym on będzie odpalany i ma faktycznie jedną metodę, która się nazywa wait for next tick async, więc jak zatrzymać taki timer, no to możemy zrobić dispose'a, w sumie w dokumentacji to jest zalecany sposób, więc jak zrobimy dispose'a, no to przy kolejnej iteracji ta metoda zwróci false i wyjdziemy z pętli. Jeżeli jednak returna zwykłego zrobimy, no to musimy pamiętać tak, żeby z usingiem właśnie stworzyć tego timera, żeby ten dispose i tak się wywołał. No i też możemy skancelować tak za pomocą cancellation tokena. W .NET 6 została zaimplementowana specyfikacja OpenTelemetry, więc teraz jak chcemy używać OpenTelemetry, to nie potrzebujemy już tej implementacji przez OpenTelemetry napisaną dociągać do projektu. Teraz to już jest jakby wbudowane w .NET. Więc tu jest bardzo prosty przykład, jest klasa meter nowa, za pomocą jej można tworzyć różne metryki, w tym przypadku to jest zwykły counter, dałem mu nazwę request, no i po prostu po uderzeniu do API ten count się zwiększa. Też możemy zaimplementować własnego czy własne listenery i w czasie rzeczywistym nasłuchiwać wybrane albo wszystkie metryki zdefiniowane przez nas. To jest metodka start meter listener, ale implementacja jest na kolejnym slajdzie. Tak wygląda ten prosty listener, też nowa klasa meter listener, gdzie w ten sposób możemy odfiltrować, które właśnie metryki chcemy nasłuchiwać, no bo może być ich więcej, może nie wszystkie chcemy nasłuchiwać, więc tutaj po prostu po nazwie tego counta i tej metryki możemy odfiltrować. No i też callback, tak, możemy zaimplementować, który zostanie wywołany za każdym razem, kiedy metryka zmienia swoją wartość. Idziemy dalej.
Jak wiecie, w dotnecie został dodany wcześniej label context, który nam pilnuje wszystkie typy, które mogą być nulem i proponuje nam, tak jak tutaj widzicie na tym przykładzie, podkreśla value, że nie zdefiniowałem jako nullable. Tak? Wymusza nas do tego, że oczywiście możemy ignorować tak warningi. Kto poprawia wszystkie warningi w swoim projekcie? Tak, więc też ten nullable context, jak pokazywałem wcześniej z implicit using flagą, ten kontekst nullable jest włączony domyślnie, jak tworzycie nowy projekt w dotnecie 6, więc jest dodana flaga i ona jest domyślnie włączona. I to co tutaj nowego? Nowe API do refleksji, służące nam do wyciągania informacji właśnie, czy na przykład jak w tym przypadku właściwość jest definiowana jako nullable albo nie. Więc nowa klasa nullability info context, po staremu wyciągamy tak listę właściwości, no i przekazując już property info do tego nullability info kontekstu, no jesteśmy w stanie, zwraca nam nullability info, które właśnie zawiera tak na przykład nazwę właściwości, no i czy ta właściwość jest zdefiniowana jako nullable, czy nie. Kolejny mały, nie wiem czy feature, ale poprawę. Jak potrzebowaliśmy wyciągnąć ID procesu, czy ścieżkę, tak, gdzie proces, wykonywanego procesu, no to wcześniej trzeba było właśnie stworzyć obiekt proces, no i o ile ID procesu było dość intuicyjne, bo była properta ID, żeby wyciągnąć, no to z proces pathem trochę było nie do końca intuicyjne, tak, trzeba było jakiś mail model file name. Poprawili to w dotnecie 6, czyli teraz nie ma potrzeby alokować niezbędnie obiekt proces. Od razu mamy dostęp w tych właściwościach, tak, w klasie environment, proces path i proces ID, też jakby nazwa jest bardziej intuicyjna. Kolejnym helperem dotyczy, kolejny nowy helper dotyczy właśnie wczytywania pliku konfiguracji z pliku konfiguracyjnego, więc jak macie w pliku konfiguracyjnym różne sekcje i chcecie jakąś konkretną sekcję wczytać z pliku, a takiej sekcji nie ma w pliku, to po prostu za nas sprawdzi to ten helper i rzuci nam wyjątek invalid operation i exception. Idziemy dalej. No tutaj native memory API nowe, więc jak ktoś potrzebuje albo lubi, albo nie lubi garbage collectora i lubi unsafe środowisko i chce właśnie wydzielać pamięć, tak, operować pamięcią niezarządzalną, to jest do tego w dotnecie 6 nowe API. Ja tutaj przykładu jakiegoś mądrego nie wymyśliłem, bo szczerze mówiąc to takimi rzeczami się nie zajmuję i po prostu nie potrafiłem coś normalnego napisać, więc po prostu pokazuję tak dla osób, które interesują się tym albo potrzebują w pracy, no to, że jest klasa native memory, która właśnie ma takie metody, no i możemy zalokować pamięć w ten sposób i też jakby wyzwolić tą pamięć. No i inne metody, tak, do pracy z pamięcią niezarządzalną. Nowa metodka w wait async w klasie task, która pozwala nam na asynchroniczne oczekiwanie na zakończenie długotrwałej operacji. Więc tutaj przykład jest też prosty. Metoda symuluje, że się wykonuje 10 sekund, a timeout ustawiamy na 5 sekund, więc jakby w tym miejscu będziemy 5 sekund czekać na wykonanie tej operacji. Po zakończeniu 5 sekund zostanie rzucony timeout exception i oczekiwanie zostanie przerwane. Co ważne, że zostanie przerwane oczekiwanie, nie sama operacja, więc do something long async będzie dalej się wykonywać w tle. Więc to jest właśnie dla długotrwałych operacji, które nie są kancelowane. Idziemy dalej.
asynchroniczny scope, więc jak kojarzycie, tu jest właśnie nowa metodka create async scope. Synchroniczna wersja create scope miała taki problem, że jak wdrożyliśmy w takim create scope'ie synchronicznym serwis, który implementuje iAsync Disposable, no to po zakończeniu takiego scope'a leciał wyjątek, bo ten scope nie potrafił sobie wywołać dispose asynka, tak, on szukał dispose'a zwykłego. Był na to workaround, ale teraz w dotnecie 6 poprawili to, więc jest nowa metodka create async scope, która po zakończeniu tego scope'a już poprawnie potrafi taki dispose async wywołać. Szyfrowanie i deszyfrowanie w dotnecie. Niewiele okazji miałem, ale miałem, że tam musiałem coś zaszyfrować albo odszyfrować, ale no właśnie zawsze to był trochę taki ból, bo zawsze trzeba było iść do dokumentacji i skopiować taki przykład, który właśnie jest wzięty z dokumentacji, tak, no bo w tym przypadku jest przykład, jak deszyfrujemy jakiś tekst, no i wydawałoby się tak prosta sytuacja, taka prosta operacja wymaga tyle kodu, tak, żeby po prostu coś takiego zrobić. Więc chyba ktoś się kapnął też w Microsoftie czy w zespole dotnetowym, no i dodali nowe metody w dotnecie 6, które nam skracają właśnie pisanie, nie potrzebujemy tyle pisać, więc dokładnie ten sam kod w dotnecie 6 można napisać w ten sposób. Fajnie, nie? Więc jest dedykowana metodka decrypt CBC, tak, w tym moim przypadku to też było właśnie deszyfrowanie w trybie CBC, no i przekazujemy po prostu zaszyfrowany tekst, vector i padding mode, tak. No i to są te nowe metodki, są odpowiednie do szyfrowania też, no i są do odszyfrowania i szyfrowania w innych trybach nowe metody. Tyle było, co chciałem pokazać właśnie, co nowego w dotnecie, 6 ogólnie, i tutaj teraz chciałbym bardziej się skupić i pokazać, co nowego jest w linku. Więc metoda first or default, wszystkim nam znana, chyba najczęściej używana, tak, która wyszukuje pierwsze wystąpienie szukanego elementu w kolekcji, a jeżeli nie znajduje, no to zwraca nam null. Więc w dotnecie 6 first to default metoda dostała przeładowanie i teraz możemy napisać tą domyślną wartość. Jak tu widzicie, jest kolekcja 1, 2, 3, szukamy 4, oczywiście czwórki nie ma i po prostu ustawiam, że zamiast 0 zwróci nam minus 1. Takie same przeładowanie dostały właśnie też metody single or default i last or default. Też nowe fajne metody, min by, max by, tutaj w przykładzie, które nam w prosty i szybki sposób potrafią, na przykład w tym moim przykładzie mamy rekordy product. No i to widzicie, to jest o to, co wspominałem wcześniej, że jak chcemy rekord jako typ referencyjny zdefiniować, to teraz jawnie też musimy, no nie musimy, ale możemy napisać record class, który ma nazwę i cenę, więc kolekcja takich produktów ma jakieś tam nazwy i ceny. No jak chcemy tam najtańszy czy najdroższy produkt wyciągnąć, to teraz możemy to w prosty sposób zrobić nowymi metodami min-by i max-by. No bo problem z starymi metodami min-max był taki, że działały one poprawnie tylko dla typów prymitywnych, tak, kolekcje z typami prymitywnymi. Jak mieliśmy już jakąś klasę, no to trzeba było zaimplementować interface iComparable, tak, i samemu napisać logikę, po jakich właściwościach właśnie obiekty będą porównywane. No i to teraz tego robić nie trzeba. Możemy właśnie min-by'a, max-by'a użyć i też odpowiednie metodki nowe zostały dodane, właśnie distinct by, except by, intersected by, intersect by i union by. Nowa metoda chunk, która rozbija nam kolekcję na chunki, na właśnie na takie podkolekcje, wybieramy jaki rozmiar tych chunków będzie, więc tutaj też prosty przykład, który generuje nam kolekcję od 1 do 505, no i rozbijemy na chunki po 100,
No jak widzicie, ładnie nam to rozbija. Wcześniej no, też trzeba było albo samemu zaimplementować, albo gdzieś użyć jakichś extensionów. Teraz już tego nie trzeba robić. .NET 6 ma własną metodę chunk. Zip metoda. Ja o niej nie widziałem, nigdy nie wykorzystywałem do momentu, jak o tym feature'ze czytałem. Co ona robi? Ona scala dwie kolekcje do jednej, tak? Czyli po prostu bierze pierwszy element z pierwszej kolekcji i pierwszy z drugiej. Scala robi takiego tupla, więc jaka jest nowość w .NET 6? Możemy scalić trzy kolekcje do jednej. Też społeczność dotnetowa pytała Microsoft, czy w kolejnych wersjach planują cztery kolekcje scalać i w kolejnych 5, 6 i kiedy się zatrzymają, ale odpowiedzieli, że no nie, to jest ostatnia wersja, no bo tam w jakimś przypadku potrzebowali, no i udostępnili implementację, więc nie planują rozszerzać, przeładowywać dalej tą metodę zip. Metoda element add też dostała nowe przeładowanie i teraz do tej metody można przekazać strukturę indeks, co pozwala nam właśnie na taki zapis z daszkiem, który oznacza, że indeks liczymy od końca kolekcji. Więc no tutaj przykład może nie najlepszy, bo jakby wyciągam ostatni element i można by było po prostu użyć metody last, która jest krótsza. Ale jeżeli potrzebujecie, nie wiem, tam drugi, dziesiąty, piętnasty element od końca kolekcji, no to taki zapis może wam się przydać. Więc tak, pobieramy właśnie, indeks jest liczony od końca kolekcji. I też nowe przeładowania dostała metoda take, która właśnie też może przyjąć jako parametr strukturę range, co też nam właśnie pozwala na taki zapis, na podanie zakresu, tak, od i do, więc w tym pierwszym przykładzie, no to po prostu pobieram od drugiego do czwartego elementu z kolekcji elementy. Taki zapis nam mówi, że no do trzeciego, od początku do trzeciego elementu pobieramy, no a tutaj od trzeciego i do końca kolekcji. Nowa metoda w IEnumerable nazywa się tryGetNonEnumeratedCount, trochę taka długa, no ale nazwa niby ma mówić, co robi, więc co ona robi właśnie? Ona próbuje wyciągnąć ilość elementów z kolekcji, nie wymuszając enumeracji przez tą kolekcję. Czyli jak mamy już zmaterializowaną tak jakąś tam kolekcję i znamy ją, ile elementów tam jest, to ten count nam ona zwróci, a jeżeli nie, to ona nie zwróci i nie będzie wymuszać enumeracji po tej kolekcji. Czyli jak tu widzicie, tak tworzy tutaj kolekcję getNumbers z yieldem, tak? Czyli nie wiemy, ile jeszcze tych elementów w tej kolekcji jest, póki nie przeiterujemy, więc wywołując tą metodę, ona nam po prostu zwróci false, tak, że cannot get count of numbers without enumerating the sequence. Więc jak później zrobię tu listę, no to już wiemy, ta kolekcja zostanie przenumerowana i znamy już, ile elementów jest w kolekcji, no to i wołam jeszcze raz, no to nam zwróci właśnie tutaj true. No i jako outer parametru count zapiszę wartość, tak, tej ilości elementów tej kolekcji. I to był ostatni feature, który chciałem pokazać, więc tych feature'ów jest dużo więcej. Oczywiście jak robiłem prezentację, to niektóre slajdy też wyrzucałem, bo była za długa i ten, żeby się zmieścić, więc zapraszam na właśnie mojego Twittera i na bloga, bardziej może na bloga, jeżeli was interesuje więcej, co jest nowego w .NET 6, bo tam po prostu już tak każdy post jest na jakąś inny temat i tam po prostu jest więcej, tak, co jest nowego w Entity Frameworku, w innych częściach .NET-u.
Więc też na GitHubie możecie znaleźć wszystkie te przykłady, co zobaczyliście dzisiaj i więcej innych, więc też nie trzeba tam samemu już projekty tworzyć, tam wszystko jest podtworzone i można po prostu eksperymentować. No i tutaj QR kod, no to jest, to są te same linki po prostu, żeby jak ktoś, żeby nie klepać ręcznie te adresy, więc dziękuję za uwagę. Życzę miłego wieczoru. Thank you.